Myślę, że rola bibliotek jest bardzo duża i wydaje mi się, że ta rola jest tym większa i mniejszy jest ośrodek. Dlatego, że wydaje mi się, że w dużym mieście biblioteka nie musi być główną atrakcją. W mniejszym mieście to może być jedyna ciekawa rzecz, która jest w tym miejscu. Dla mnie wydaje mi się, ważną rzeczą byłby dobry wybór książek tłumaczących naukę. To ma ogromne znaczenie. W moim przypadku, ja jestem z prawniczej rodziny, to książki i nauczyciele skierowali mnie na drogę biologii, a nie to, że to była tradycja rodzinna. Wydaje mi się, że szczególnie im młodsze jest dziecko, takie dziecko, które już umie czytać, które interesuje się światem, jeżeli będą mu podane ciekawe rzeczy dotyczące nauki, niekoniecznie jakieś głębokie, strasznie. Ja widziałam zupełnie rewelacyjne programy dla przedszkolaków francuskich. Widziałam programy dla dzieci szkolnych. Nie chodzi o to, żeby to była jakaś taka wiedza systematyczna szkolna. Chodzi o to, żeby czymś zainteresować. To może być zbieranie żuczków, to może być sprawa czystości wody, to mogą być różne rzeczy, ale żeby były rzeczy dostępne na poziomie, to nie musi być dziecko, to może być nastolatek, to może być dorosła osoba, to może być emeryt, który się nudzi. Ale żeby w jakiś sposób było możliwe w bibliotece znalezienie rzeczy, które zafascynują i spowodują, że człowiek będzie chciał się dalej uczyć. Bo problem z edukacją jest taki, my ją wmuszamy na różnych poziomach edukacji, natomiast w sytuacji, kiedy ktoś nie musi, a chce, to znacznie sprawniej chodzi niż w sytuacji, kiedy ktoś musi wykuć się na kolejną klasówkę. Wydaje mi się, że są dwie rzeczy, które mogłyby robić bibliotekę. Jedna jest w jakiś sposób współpracy z jakimś lokalnym centrum naukowym, żeby to nie było kosztowne, w sensie, żeby nie trzeba było sprowadzać kogoś z drugiej strony świata. Jakieś wykłady, ale to muszą być sprawdzeni wykładowcy, dlatego że wiele osób, jak zaczyna mówić o nauce, jest nudnych. No, nie ma sprawy, tak to jest. A druga rzecz jest taka, że dla mnie bardzo ważne by były może jakieś formy uczenia ludzi, jak odróżniać ziarno od plewy w internecie, bo to jest trudne. Dlatego, że wszystko wygląda bardzo ładnie, informacje są głębokie. Jeżeli człowiek nie ma tej podstawowej wiedzy, a nie musimy jej zawsze posiadać, jakie pytanie zadać, żeby zobaczyć, czy informacja o tym, że powiedzmy, nie wiem, jedzenie dwóch pączków dziennie zabije nas, albo wręcz przeciwnie, spowoduje, że będziemy żyli wiecznie. O co pytać? Takie rzeczy mogłyby być w bibliotekach. Taki rodzaj, nie wiem, kurs, popularnego kursu, jak rozumieć internet. Też to mogło być całkiem popularne. Szczególnie też znowu, ja myślę o ludziach starszych, którzy chętnie by coś porobili, ale nie mają pojęcia jak. Ale myślę też o dzieciach, które są często zadziwiająco chętne do wchłaniania wiedzy. Znacznie bardziej nam się wydaje, że to jest możliwe.